Dzisiejsze spotkanie w galerii to spotkanie ze sztuką. Już po raz 58. Mieliśmy przyjemność spotkać się z Państwem i oczywiście podziwiać przepiękne dzieła, prace, jak również niesamowitą niespodziankę w postaci tańca argentyńskiego. Serdecznie Państwa zapraszamy na kolejne spotkanie do naszej galerii. Witam Państwa na 58. spotkaniach Wiszeńskich ze sztuką. Dzisiaj mamy finisarz wystawy Blasa, artysty z Argentyny, który mieszkał w Buenos Aires, podróżował po świecie, mieszkał w Berlinie, mieszkał w Polsce, obecnie przebywa w Madrycie. I nie mógł nas dzisiaj odwiedzić, ale łączyliśmy się z nim wirtualnie podczas tego finisarzu. Kończymy już tą wystawę. I jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dumny, że udało mi się go też i osobiście poznać jego sztukę. Sztuka może troszeczkę dla niektórych dziwna, ponieważ to jest taka troszkę ekosztuka. Blas nic z czego nie wyrzucał. Stwarzało się to, co ludzie uważali za niepotrzebne, zamienić w sztukę. I to jest też piękne, bo można czy stare drzwi od szafy zamienić w dzieło sztuki. Nie trzeba tego niszczyć, nie trzeba tego zaśmiecać świata, więc taką miał też i teorię. Obrazy piękne, podobały się. Dzisiaj przepiękny wernisaż z tangiem argentyńskim, takim dobrem narodowym Argentyny. Było bardzo miło, bardzo sympatycznie i dziękuję Państwu za udział w finisarzu. Jestem mamą Iwonki i Blasa. Chciałam Wam serdecznie podziękować, Blas, i Tobie, Iwonka, że zaprosiliście mnie na swoją wystawę, a przede wszystkim Tobie, Blasie. Jestem zachwycona. No, gratulacje, wielkie gratulacje ode mnie i od Wiesia. Wszystkiego dobrego. Bardzo fajna zabawa. Szkoda, że tak krótko, bo zatańczyliśmy nawet na miastkę tanga argentyńskiego. Nie poznaliśmy bezpośrednio artysty, aczkolwiek jesteśmy pełni nadziei, że kiedyś go spotkamy, kiedyś tutaj przyjedzie. Nie? Także bardzo pozdrawiamy go i chętnie byśmy go też poznali osobiście. Tańczę z mężem tango argentyńskie od ponad 6 lat. Tu na finisarzu bardzo mile się czuliśmy. Pozdrawiam wszystkich tangeros z Argentyny. Abrazos.